Jest to nasze drugie spotkanie z Państwem. Pierwsze rozpoczęte zostało debatą dotyczącą aborcji w Wałbrzychu, później także i w Świdnicy, kiedy gościliśmy Kazimierę Szczukę, Aleksandrę Popławską i Paulinę Piechę-Więckiewicz. Dzisiaj mamy przyjemność w Świdnicy gościć także delegację z Warszawy. Witam serdecznie pana Dariusza Jęckiego, lidera Inicjatywy Polskiej. Witam Mateusza Rambachera, koordynatora Inicjatywy Polskiej na Dolnej Śląsk. Nie będę przedłużać, oddaję głos panu Dariuszowi Jęckiemu. Jak państwo wiecie, od 9 maja zbieramy podpisy pod projektem, obywatelskim projektem ustawy dotyczącym liberalizacji prawa aborcyjnego. Nie tak dawno prawicowe organizacje zebrały ponad 400 tysięcy za zakazem aborcji w Polsce. To się po prostu w głowie nie mieści. Zakaz aborcji obowiązuje w Watykanie, ale nie dopuścimy, żeby obowiązywał w Polsce. Między innymi dlatego przyjechaliśmy dzisiaj na Dolny Śląsk. W przyszłym tygodniu jesteśmy na Śląsku, kolejny tydzień na Pomorze i zbieramy w całej Polsce te podpisy, aby jak najszybciej zebrać i złożyć je do Sejmu, tak aby była przeciwwaga temu, co dzisiaj nam chce zgotować, a dokładnie kobietom polska prawica. Do 25 chcemy zakończyć akcję, później liczenie i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to 4 sierpnia chcemy złożyć do Sejmu projekt ustawy. No, później marszałek oczywiście będzie liczył kilka dni i jeśli okaże się, że mamy wymaganą liczbę podpisów, to w ciągu 3 miesięcy musi wyznaczyć debatę w Sejmie, czyli pierwsze czytanie projektu ustawy. Mi się wydaje, że nikt nigdy się w moich butach nie przejdzie, więc jakby nie możecie nas pozbawiać wyboru. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś za nas decydował. Za nas kobiety, za nas partnerki, za nas córki, wnuczki. Nie ma takiej możliwości. Żadna z nas pewnie na aborcie nie idzie jak na bal, więc jakby tu nie o to chodzi. To ta ustawa, która zabrania nam tego, jest bardzo barbarzyńska. Pozbawia nas absolutnie wyboru. Nie możemy decydować o swoim zdrowiu, o swoim życiu, o antykoncepcji, o edukacji seksualnej. To nie w porządku. My nie jesteśmy stworzone do tego, żeby się uświęcać dla narodu. My jesteśmy kobietami odpowiedzialnymi, chcemy odpowiedzialne rodzić piękne dzieci naszym odpowiedzialnym partnerom.